ilość wybitnych talentów, to już to jest inspirujące. Wiadomo, że ci ludzie mają osobowość, mają talent i ten talent inspiruje. Oprócz tego dla mnie ciekawą podróżą była wyprawa w kierunku Neverlandii, czyli Piotrusia Pana. Chociaż to nie jest moja literatura, nie wiem, czy to jest wasza literatura, czy w Polsce jest popularny Piotrusz Pan? Chyba wśród najmłodszych, to może i tak, ale... Czy ktoś czytał Piotrusia Pana, albo się interesował Piotrusia Panem? Nikt, jedno zdanie. Nie, już jest 5 osób. No to nie jest tak ważne. Bo w moim pokoleniu Piotrusz Pan nie był takim codziennym daniem, że się czytało go nagminnie. To jest kultura anglosaska i to był ich świat. I ja byłem zafascynowany, że mogę wejść do cudzego ogródka. I że muszę też udowodnić, że jako Polak, który ma skłonność do pisania ciężkiej muzyki, bo wszyscy polscy kompozytorzy dosyć ciężko piszą, myślę o muzyce tej filmowej czy klasycznej, no bo jesteśmy krajem wielkich dramatów i historii ciężkiej. Ogniem i mieczem. No, tak, my jesteśmy po prostu...